Po wtorkowej porażce na własnym lodzie kibice JHG KS Jastrzębie byli pełni obaw o losy finałowego pojedynku Polskiej Hokej Ligi. Wczoraj jednak podopieczni trenera Kalabera udowodnili, że nie zamierzają się poddawać i zdecydowanie pokonali w drugim spotkaniu GKS Tychy 4-2. Porównując wtorkowe i wczorajsze spotkania, można odnieść wrażenie, że walczyły w nich zupełnie inne drużyny. W pierwszym meczu Jastrzębianie na lodowisku czuli się niepewnie, podczas gdy rywale z Tychów mieli znacznie więcej swobody i dzięki temu wygrali 2-1. Wczoraj z kolei po pierwszej tercji był remis 1-1, za to w drugiej odsłonie JKH wyszedł na 3-bramkowe prowadzenie i to przekreśliło szanse gości na drugie zwycięstwo na Jastorze. Co prawda w trzeciej tercji Tyszanie zdobyli drugą bramkę, jednak ani to, ani momentami bardzo nerwowa atmosfera na lodowisku, ani nawet gra przez ostatnie 4 minuty szóstką bez bramkarza nie pozwoliły gościom dogonić wyniku. Próbowaliśmy to, co straciliśmy w tej drugiej tercji, nadgonić w trzeciej. Już tam ta nasza gra wyglądała dużo lepiej porównaniu z tą drugą osłoną. Stworzyliśmy tam kilka sytuacji, ale albo brakło skuteczności, albo bardzo dobrze bronił Przemek Odrobny. Dlatego zasłużone zwycięstwo w dzisiejszym meczu drużyny Jastrzębia. Gratulacje dla drużyny Jastrzębia. Póki my prowadzimy, tak ta drużyna... Dopóki my prowadzimy w spotkaniu, gramy bardzo dobrze. Kłopoty zaczynają się, gdy przychodzi nam odrabiać straty. W całym sezonie na własnym lodowisku przegraliśmy bardzo mało spotkań. W półfinale z Nowym Targiem było podobnie, a w pierwszym meczu przegrywaliśmy po pierwszej tercji 2-1 i przez 40 minut nie potrafiliśmy zmienić tego wyniku. Po dwóch tercjach... W rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 1-1. Kolejne spotkania obu drużyny w sobotę i niedzielę w Tychach. Piąty mecz ponownie na Jastorze w przyszłą środę.